Trzeci dzień sierpnia i niemiecki indeks giełdowy DAX. Z tej strony Michał, Fibonacci Team School. Zobaczmy sobie sytuację z szerokiego interwału H4. Tutaj rynek porusza się w takiej konsolidacji poziomu 12300 punktów i 12100 punktów, gdzie wypadała nam luka kwietniowa, która w ostatnich dniach została tutaj domknięta. Tutaj zaznaczmy sobie z szerokiego interwału te dwa poziomy, które tutaj są istotne dla kierunku ruchu na DAX-ie. Poziom 12300 i ten poziom domknięcia luki 12100 punktów. Przejdźmy na interwał H1. Tutaj możemy sobie zmierzyć, wykonać mierzenie tego ostatniego swingu. Tutaj na poziomie 12300 punktów widać dokładnie, że wypada nam opór, który był już kilkakrotnie respektowany. To jest strefa z zasady zmiany biegunowości. Tutaj mamy respektowany ten poziom od dołu. Tutaj również był respektowany od góry, co tylko potwierdza zasadę działania tego poziomu. Natomiast tutaj w tej strefie 12100 po domknięciu luki widać wyraźnie, że pojawiały się już reakcje popytowe. W tej chwili rynek schodzi ponownie w te obszary. To jeszcze obowiązująca linia trendu spadkowego, która również była wcześniej respektowana przez notowanie. Możemy sobie to ją wyznaczyć. I w tej chwili ta dość wąska konsolidacja, wybicie w którejś ze stron notowań wskaże nam kierunek na kolejne dni na niemieckim indeksie.